Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Como i tak, to jest dodatek. To są mody właśnie do FIFA 22, które są rewelacyjne. Dodają wam ligę brazylijską, czwartą ligę niemiecką, ligę rosyjską, ale także drugą ligę włoską. I tutaj, przynajmniej w tej karierze się pobawimy. Oczywiście jak materiał wam się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Como to jest drużyna w Serii B, która w tym momencie ma bardzo bogatego właściciela, który chce podbić ligę włoską. Dlatego daliśmy sobie na początek 10 milionów, bo tak zaproponowali mi widzowie właśnie na Discordzie, więc gorąco wam polecam, żebyście wbili na Discorda. Kupiliśmy Lukę, kupiliśmy Kassele, Sturaro, Santosa, Qualiate oraz Baseli, który dopiero w następnym sezonie do nas przyjdzie z tego powodu, że podpisaliśmy go w zimie na kolejny sezon. No i jestem ciekawy, czy w pierwszym sezonie uda nam przykład się awansować, bo naprawdę mamy solidny skład, mamy podstawy do tego, żeby powalczyć, ale oczywiście jako beniaminek tej ligi, no to jednak środek tabeli to już będzie wielki wyczyn, zobaczymy, może się uda, może nie. Fabregas był genialny, Fabregas to jest zawodnik, który w prawdziwym życiu przyszedł do Como, co jest wielką sensacją, patrząc na to, że to jest dalej Fabregas. Przyszedł do nas i szczerze mówiąc zadziwił świat, bo 14 bramek i 7 asyst, patrząc ile on już ma lat, 35, na zawodnika tak doświadczonego, tak wolnego, to jest naprawdę coś genialnego w FIFA. Graliśmy ustawieniem 5-3-2, z tego powodu, że przede wszystkim mieliśmy po prostu przyjmować rywala na własnej połowie i dosyć szybko wyprowadzać kontry, które miały być zabójcze i szczerze mówiąc to się wydarzyło. Aktualnie zajmujemy trzecie miejsce, więc musimy w barażach awansować. Mamy do tego naprawdę duże szanse z tego powodu, że nawet w Pucharze Włoch udało nam się stworzyć niesamowitą historię i dotarliśmy do finału, gdzie przegraliśmy w ostatniej minucie z Juventusem, ależ to były emocje na Discordzie, jak to wszyscy oglądaliśmy. W playoffach zagraliśmy z Wenecją, wygraliśmy dwumecz 2-1, a później z Benevento także dwumecz wygraliśmy 3-2, więc będziemy za rok beniaminkiem właśnie Serie A. I przychodzą do nas doświadczeni piłkarze, tacy jak Diego Alves, pewnie go znacie z przedpalu lat, świetny bramkarz Walencji. David Luiz, ostoja kiedyś Chelsea. Ferrari, który ma być bardzo fajnym, doświadczonym zawodnikiem pod nasz skład. Krunić, który także jest bardzo fajny. Vecino, który był za darmo. Destro, który będzie bardzo ważnym ogniwem wielu zawodników, ale my zrobiliśmy ponad stan wynik w poprzednim sezonie, więc ja musiałem troszkę wykorzystać różne sposoby, żeby zatrudnić doświadczonych piłkarzy, żeby oni mi utrzymali ten sezon. Mattia Destro jest po prostu genialny. 11 bramek. Patrząc na to, jaki ma overall i jaka to jest ciężka liga, jak my musieliśmy grać defensywnie, to jest naprawdę rewelacja. Baseli także się wkomponował fenomenalnie. 7 bramek, 6 asyst. Świetny piłkarz. Larsen tak samo. 4 bramki, 5 asyst na wahadle. Fabregas 5 asyst, który już był tylko rotacyjny, bo już ma 69 overalla, ale jednak. Mamy także młodych bramkarzy. Diego Alves pierwsze pół roku naprawdę męczył się na tej bramce, ale wybronił ważnych parę interwencji. No i na koniec zajmujemy 14 miejsce, co pokazuje rewelacyjny moment tej kariery, z tego powodu, że się utrzymaliśmy jako beniaminek. Niestety, Coppa Italia nie daliśmy rady, można powiedzieć, zrobić drugi raz z rzędu sensacji, no i tym razem przegraliśmy z Fiorentiną. Tutaj możecie zauważyć sezon trzeci, gdzie podjęliśmy parę ważnych decyzji. Przede wszystkim sprzedaliśmy Lukę za prawie 60 milionów do Zenitu, co... Wita, to daj 5 zł. Ile? Powoduje, że naprawdę mamy dosyć duży budżet. Faraoni do nas przychodzi, Dawidowicz, Icardi, Pobega, Rugani, Gagliardini, młody zawodnik na środek pomocy oraz Ortega na bramkę, co jest bardzo ważnym elementem, patrząc na to, że mamy tylko tego Rosjanina właśnie na bramce oraz już bardzo doświadczonego bramkarza. Luka odszedł za przepotężne pieniądze, widać, że w Rosji cały czas są olbrzymie pieniądze, a Icardi, który zna tą ligę perfekcyjnie, przychodzi do nas, żeby po prostu nas wyratować. Zarabia najwięcej w klubie, co mnie troszkę martwi, bo zarabia ponad 60 tysięcy, ale wydaje mi się, że będziemy starać się, żeby jednak schodzić, bo nie chcę przebijać tej kwoty gdzieś tam 70 tysięcy. Drugi sezon w lidze włoskiej, a my zajmujemy bardzo wysokie trzecie miejsce. Liga Mistrzów dla nas, sensacja można powiedzieć. Co się wydarzyło, że akurat my, beniaminek w poprzednim sezonie, który zajął 14 miejsce, drugi sezon, każdy mówi, będzie cięższy, będzie jeszcze gorszy, a my zrobiliśmy sensację.
rację. Awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. A tutaj możecie zobaczyć bardzo ciekawą, fajną rzecz. Legia Warszawa awansowała w Lidze Konferencji do ćwierćfinału, co jest dużym sukcesem dla polskich klubów i dopiero z Interem przegrała. Kolejny sezon i przede wszystkim wzmocnienia wahadeł oraz środka pomocy, czyli Hatebur, Gomez, Menino i właśnie Pedroza, który także będzie zawodnikiem bardzo fajnym z tego powodu, że A jest za darmo, B ma bardzo duże doświadczenie, C ma dosyć wysoki overall, więc będzie przyszłością naszej drużyny przynajmniej przez 2-3 sezony. No i w tym sezonie Icardi się odpalił, 32 bramki, Ferrari 21, ale graliśmy w Lidze Mistrzów. Graliśmy w Lidze Mistrzów, co jest bardzo ważne, z tego powodu więcej także bramek. Vecino także świetny sezon, ale on niestety schodził ze sceny, co mnie troszkę martwi, 33 lata. No i to powoduje, że ten zawodnik niestety, ale gdzieś tam będzie musiał odchodzić w dal. To powoduje, że niestety kolejne transfery w najbliższych sezonach muszą właśnie być uzupełnieniem tego środka pola. Zobaczymy, kogo damy radę kupić. No na przykład Gagliardini został na środkowym obrońcą z tego powodu, że bardzo dużo tam grał, patrząc na to, że no był fajnym, rotacyjnym piłkarzem do tej trójki i wydaje mi się, że gdzieś tam wytrenowanie go na środek obrony spowoduje, że będzie grał jeszcze lepiej i troszkę wydłużymy mu karierę. A tutaj możecie zauważyć, że niestety w tym sezonie granie na tylu frontach sprawiło, że troszkę niższe miejsce zajmujemy w lidze, ale za to wygraliśmy Coppa Italia, więc mamy sukces klubu, tak jest, mamy sukces i dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów i kurczę, przegraliśmy, no. Zrobiliśmy tak niesamowitą sensację, to co się tu wydarzyło, no kurczę, finał Ligi Mistrzów z tak średnią kadrą, ale tak dobrze przemyślaną, tak jak to budowaliśmy z widzami, naprawdę wiele transferów, analizowaliśmy to wszystko, kogo możemy kupić, kto będzie bardziej pasować, no świetnie się bawiłem przy tej akurat karierze. No i tu zobaczcie, jakich zawodników ściągamy w kolejnym sezonie. To są doświadczeni piłkarze, ale bardzo wyrównane statystyki, na przykład Kamara, który będzie naszym środkowym pomocnikiem. Za nieduże pieniądze, bo to jest tylko 32 miliony, więc to jest naprawdę ok, patrząc na to, że około mamy budżet tam 60 milionów teraz na sezon. No i także mamy na przykład Rijena Zlatana, który strzelił 21 bramek. Icardi już troszkę schodzi z tego poziomu, można powiedzieć, topu na rezerwę, ale szczerze mówiąc mi to nie przeszkadza, bo spodziewałem się. Icardi w tym momencie, gdzie sprzedawaliśmy Lukę, był naszym kluczowym zawodnikiem i wiedziałem, że na nim mogę zaufać, że on będzie strzelał bramki. Wiedziałem, że w szatni może być średnio, ale wiedziałem, że to jest zawodnik, który będzie strzelał bramki. Ferrari niestety ma problem, ma bardzo wysoki overall, ale niestety nie jest bramkoszczelnym zawodnikiem. On nigdy nie osiągnie tego poziomu, co Icardi, żeby wyciągać ten zespół ponad stan. I zajmujemy znowu czwarte miejsce, więc w kolejnym sezonie gralibyśmy w Lidze Mistrzów, ale na tym skończymy, ok? Nie chciałbym wydłużać tej kariery niepotrzebnie. Zagraliśmy świetne 5 sezonów, gdzie naprawdę wyglądaliśmy świetnie, gdzie przeżyliśmy niesamowite emocje i czas na inną karierę. W tym tygodniu więcej filmów nie będzie. Widzimy się w następnym. Już będą 3 materiały w tygodniu. Mam nadzieję, że akurat wybaczycie, że przez te 2 tygodnie nie było tego dodatkowego filmu w środę, tam w piątek, ale wydaje mi się, że będzie to wam wynagrodzone w następnym tygodniu. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia. Cześć, cześć.